Hej, hej, ten odcinek miał wyglądać całkiem inaczej, ale Instagram okazało się, że przetrzymuje wiadomości o ilości osób, które otworzyło daną relację oraz głosów w ankiecie przez 48 godzin, a ja się z tym spóźniłem, jak to zwykle ja. Także będzie to wyglądać inaczej ten odcinek, ale wciąż satysfakcjonująco. A więc przechodzimy do najlepszej karmówki dla modliszek. Według mnie jest to subiektywna ocena na podstawie własnych doświadczeń. Można to również zastosować w stosunku do innych entomonofagów, czyli zwierząt odżywiających się owadami, ale ja tutaj się powołuję głównie na modliszki. A więc do rzeczy. Przede wszystkim trzeba dobrać rozmiar karmówki do rozmiaru modliszki. A więc dla wylęgu, czyli dla małych modliszek, stosuję muszki owocówki, w tym Drosophila hydei oraz Drosophila Melanogaster. Melanogaster są te mniejsze, hydei to są te większe. Zależność, które używam, zależy od rozmiaru modliszki. W obu przypadkach stosuję nieloty. Nic to nie zmienia w kwestii karmienia, tylko i wyłącznie ułatwia mi podawanie pokarmu, aby się nie rozlazły po całym domu. Dla bardzo małych modliszek, na przykład modliszek pszastych, polecam skoczogonki. Są one jeszcze mniejsze niż muszki i idealnie się nadają do bardzo małych modliszek. Jak zrobić własną hodowlę muszek owocówek lub skoczogonków, macie link w opisie, ewentualnie u góry karta zaraz się pojawi. Dla ciut większych z wylęgu oraz większych ogólnie modliszek, które już trochę podrosły, można stosować wylęg różnego rodzaju, np. karaczana tureckiego oraz większe karaczany. Wraz z rozwojem modliszki zwiększamy wielkość karmówki, a więc w tym przykładzie zwiększamy rozmiar karaczanów. Z większych karmówek dla podrośniętych modliszek, ale latająca karmówka i bardzo, bardzo delikatna, polecam muchy, te duże kolorowe muchy, które łatwo można wyhodować samą spinek. Odcinek w sumie o tym mogę nagrać, dość w najbliższym czasie. A także barciaki, czyli mole woskowe. I mówimy tutaj oczywiście o stadium imago karmówki, a nie larwach. Stosowałem również termobia, czyli rybiki cukrowe po prostu. Samo na ok, aczkolwiek u mnie na dłuższą metę nie przetrwały. Wolę jednak znacznie bardziej karaczany. A więc właśnie, przejdźmy do karaczanów. Najlepszy karaczan dla mnie jest to karaczan turecki, ponieważ łatwo się rozmnaża, są wytrzymałe, nie wspinają się po pionowych ściankach, więc nie ma mowy o jakiejś ucieczce. Łatwo je hodować, są bardzo aktywne, więc modliszki się nimi interesują. Rozmiarowo nadają się do większości gatunków modliszek, a więc dla mnie jest to top 1 wśród karaczanów. Stosować również można karaczany zielone, jednak one są znacznie droższe i trudniejsze w hodowli. Dla urozmaicenia można śmiało je stosować. W sprawie świerszczy. Jedni je stosują, inni nie. Ja z doświadczenia ich nie polecam, nikomu ich nie zakazuję, jednak u mnie się one nie sprawdziły. Modliszki dość często po nich wymiotowały. Są również możliwe różnego rodzaju zaczopowania, a więc na własne ryzyko. Ja ich osobiście nie polecam, wolę karaczany oraz innego rodzaju karmówkę. O, i najważniejsze. Stanowczo odradzam karmienie drewnojadami oraz mącznikami. Zawierają one znacznie więcej chityny, przez to często powodują różnego rodzaju zaczopowania. W sumie ja się nawet odradza stosowania wśród innych zwierząt, nie tylko owadów. Także ja bym się wstrzymał. Raz tam na jakiś czas można dać modliszce, jak nie mam nic innego i ma umrzeć z głodu, aczkolwiek lepiej znaleźć coś innego. A teraz przejdźmy do ankiety, która była jakiś czas temu na Instagramie oraz na Facebooku. Oczywiście z Facebooka zapomniałem zapisać danych, więc są tylko z Instagrama. Do tego niekompletne, jak już wspomniałem, ale z ankiety jasno wynikło, że większość z Was stosuje karaczany oraz większość z Was kupuje przez internet od sprawdzonych hodowców albo sami hodują. A więc to było na tyle. Dzięki za dziś i w sumie widzimy się za tydzień. Obiecuję, że będzie lepiej.